Salus Populi Romani. To jest wizerunek, który ma oczywiście całą warstwę też legendarną. Te wszystkie najpiękniejsze, najważniejsze wizerunki Maryi mają też nie tylko historię, mają także piękną legendę. I pierwsza część tej legendy jest taka, że ten wizerunek miał malować święty Łukasz. Tak, są takie wizerunki maryjne, o których mówimy, święty Łukasz malował. Ta legenda ma bardzo mocne ziarno prawdy. Nie w tym, że Łukasz był malarzem, tylko w tym, że jak ktoś chce znać portret duchowy Maryi, to musi czytać Ewangelię świętego Łukasza. Łukasz jest tym pisarzem Nowego Testamentu, który Maryi poświęcił najwięcej miejsca. Są jeszcze dwa teksty u Jana. Jest jeden tekst świętego Pawła w liście do Galatów i są fragmenty w Apokalipsie, basta. Ale tak naprawdę, jak chcemy wiedzieć, kim była Maryja, jak chcemy ją zrozumieć duchowo, trzeba czytać Ewangelię świętego Łukasza. I to, co Łukasz pokazuje przede wszystkim z Maryi, to to, że jest zasłuchana w Słowie, że jest uczennicą. Maryja jest wzorem ucznia, bo jest tą, która słucha. Dlatego zobaczcie, Jezus tutaj nie wygląda na takie, przepraszam Panie Jezu, bobo, bababababab. Nie, patrzcie się na twarz, to jest poważna twarz kogoś, kto naucza. W ręce ma księgę, to jest nauczyciel. Maryja jest na nim skoncentrowana, na Jezusie, który uczy. Ona jest wzorcowym uczniem. Więc ta tradycja sięgająca Łukasza jest cenna, bezcenna w rozumieniu takich wizerunków. Druga tradycja pokazuje ten obraz, cofa go do czasów papieża Grzegorza Wielkiego, który niemal na samym początku swego pontyfikatu, w 590 roku, miał ten wizerunek nieść w takiej procesji pokutnej z kościoła na Forum Romanum Santa Maria Antiqua do Bazyliki świętego Piotra na Watykanie. I kiedy z tym wizerunkiem przechodził rzekę Tyber mostem, który dzisiaj się nazywa Mostem Anioła, to miał zobaczyć na grobie Hadriana anioła, który chowa miecz do pochwy, pokazując, że kończy się zaraza, która panowała w Rzymie. No, ta procesja pokutna była modlitwą, wielką modlitwą o to, żeby Pan zatrzymał zarazę w Rzymie. Stąd ten grób Hadriana stał się dzisiaj Zamkiem Anioła. Tak? Na nim na górze jest anioł, który chowa miecz do pochwy. To jest na pamiątkę tamtej procesji. I to jest ten obraz, który Grzegorz Wielki miał nieść w dłoniach. I stąd się bierze ta nazwa, zbawienie, ocalenie ludu Bożego, bo lud rzymski został ocalony z zarazy dzięki tej modlitwie pokutnej z tym wizerunkiem. I po tamtym wydarzeniu wizerunek miał jeszcze być długo na Forum Romanum, ale stamtąd po pożarze w wieku XIII został przeniesiony ostatecznie tu do Bazyliki Matki Bożej Większej. Od tej pory tutaj jest czczony. Więc to gdy chodzi o tradycje związane z tym wizerunkiem.